Jaką przyszłość dla Bitcoina przewidują miliarderzy? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfolio kryptowalut z małym kapitałem. Jest to 48. spotkanie, spotykamy się regularnie co weekend, aby za dwie dyszki kupić Bitcoina, a za drugie dwie dyszki kupić altcoina, żeby sprawdzić, czy to się w ogóle opłaca i czy bardziej się opłaca kupować Bitcoiny czy altcoiny. Wszystko monitorujemy na narzędziu, na aplikacji cointracking.info i dlatego też wiemy, jak to wszystko wygląda. Pamiętaj, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się ze 100% ryzykiem, więc zanim włożysz jakiekolwiek swoje środki w kryptowaluty, upewnij się, że stać cię na to, żeby je stracić. Jeżeli tak, zapraszam do dalszej części wideo. Ok, więc jak wygląda nasze portfolio? Bitcoin zdecydowanie dominuje nad naszymi altcoinami. Nasze portfolio pomału, stabilnie, ale rośnie. Oczywiście mieliśmy spadki, tak teraz wygląda to delikatnie, troszkę lepiej niż było to, zwłaszcza w okresach pogrudniowych, postyczniowych, ok? Przez 5 miesięcy normalnie była wtedy masakra, no ale teraz rynek jakby się stabilizuje, ponieważ zapewne zauważyliście właściwie kilka dni temu. W poniedziałek zeszły, tak? Robiliśmy odcinek w niedzielę, 47, a w poniedziałek o 7 rano czy o 6 rano ktoś zrobił bardzo, bardzo duże zakupy i cena Bitcoina z 6300, po jakiej kupowaliśmy w tamtym odcinku, doszła na niektórych giełdach nawet do $7800. Więc znowu, mówiąc dalej o ryzyko, z jednej strony mamy duże ryzyko, ponieważ są bardzo duże wahania, ale to też dlatego ja osobiście to bardzo lubię, ponieważ gdzie jest ryzyko, zwłaszcza takie ryzyko, też jest większa nagroda. Zwłaszcza, że mówimy o kryptowalutach, czyli wciąż rozwijającej się technologii, nie technologii, która już jest, ale tej technologii, która się ciągle rozwija. Ok, i oczywiście z tej ceny Bitcoin z powrotem spadł w dół. Było to oczywiście spowodowane poprzez plotki, bardzo często poprzez plotki, media, tak, czyli to było na. Chodziło oczywiście o Tethera, który miał ponoć być usunięty z giełdy Binance. Ok, więc co my dzisiaj robimy? Na szybciutko robimy zakupy, a w drugiej części pokażę Ci kilka ciekawych informacji ze świata krypto oraz pokażę Ci, co myślą na temat kryptowalut miliarderzy i jakie im dają przewidywania na następne miesiące i być może nawet lata. Ok? Więc przechodzimy szybko do działania. Nasze standardowe zakupy na giełdzie BitBay. Ok, więc klikamy szybka transakcja. Chcemy oczywiście kupić za 20 zł Bitcoina, fajnie, 83 078 Satoshi. Klikam kup, ok, wchodzę na nasze narzędzie Coin Tracking, klikam wpisz monetę, a może zrobimy to od razu na dwóch monetach, także na altcoinie, także zapiszę sobie na razie ilość zakupionych Satoshi, tak, za nasze 20 zł, tak żeby nie zapomnieć. I jakiego altcoina dzisiaj kupimy? Ok, myślałem o tym, co by tu dokupić, czy dokupić znowu coś, co mamy już w portfelu, czy być może coś nowego, i zdecydowałem się na zakup dzisiaj Ethereum Classic. Prawdopodobnie słyszałeś o tej kryptowalucie, jest to jedna z najdłużej utrzymujących się kryptowalut na rynku. Co to jest Ethereum, jak powstało? Bardzo prosta sprawa. Jakiś czas temu, to jeszcze było przed tym, zanim ja dołączyłem się do rynku, do świata krypto, więc był atak hakerski na Ethereum, poszło $50 milionów i dlatego postanowiono rozdzielić Ethereum, zrobić tak zwanego forka i powstało Ethereum Classic. Dla mnie osobiście Ethereum Classic jest na tyle atrakcyjną kryptowalutą, że jest jedną z najbardziej popularnych kryptowalut, dzisiaj popularnych altcoinów do kopania, do miningu, do wydobywania. Ok? I co oznacza? Ponieważ dlaczego mówię, że jest to dla mnie osobiście się to podoba? Ponieważ zauważyłem sporą korelację co do wzrostu trudności wydobycia i do ceny, która podąża za tym wzrostem. Za chwilę pójdziemy na wykresy, pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie Bitcoina, ale tak samo trudność wydobycia Ethereum Classic ciągle wzrasta, ale historia pokazywała, że cena tej trudności wydobycia po prostu ją
ją goni. Ok, druga ważna sprawa, jaką i dlaczego to dzisiaj akurat chciałbym kupić Ethereum Classic, jest wartość jednego Ethera nie w dolarach dzisiaj, chociaż w dolarach też oczywiście jest fajnie, ponieważ spadło poniżej 10, ale wartość w Satoshi, ponieważ jest to około 150 tysięcy Satoshi. I jeżeli zauważysz, no mniej więcej powiedzmy, że jest prosta, zauważysz ten żółty wykres, w których miejscach się przecina, ok? I to jest najlepsze momenty na zakup danego altcoina, w tym przypadku Ethereum Classic, w stosunku do Bitcoina, ponieważ także w naszym narzędziu, którego używamy do monitoringu, mamy te dwa indykatory, tak? Z jednej strony mamy do złotówki, z drugiej strony mamy do Bitcoina, ok? I prawda jest taka, że jeżeli myślisz długoterminowo pozytywnie o Bitcoinie i uda ci się kupić w bardzo za bardzo niską wartość w Satoshi, w dolarach oczywiście to się jeszcze bardziej wtedy zmultiplikuje, ok? Więc jak widzisz, tak to u nas dzisiaj wygląda i bardzo fajnie, ładnie mamy dzisiaj kolejną kryptowalutę, która wyszła nam na zielono i nasz portfel wygląda delikatnie coraz lepiej już z tygodnia na tydzień. Jednak wciąż czekamy tak do początku listopada, zresztą zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, na co w ogóle czekamy na rynku krypto. Więc jeżeli zauważysz, all time high, jeżeli chodzi o Ethereum Classic w Bitcoinie, było to 900 tysięcy tutaj Satoshi. Na dzień dzisiejszy jest to 150 tysięcy Satoshi, więc z tego punktu widzenia możemy zrobić sześciokrotność, tylko wracając do poprzedniego ATH w Bitcoinie, sześciokrotność Bitcoina, czyli inwestując jednego Bitcoina w Ethereum Classic, jeżeli powtórzy już to, co już zrobiło do tej pory Ethereum Classic, można osiągnąć wynik 600% do góry, czyli mieć z jednego bitcoina 6 bitcoinów. My oczywiście inwestujemy 20 zł. Chciałem ci tylko pokazać tutaj kilka powodów, dla których ja inwestuję akurat w tym momencie w Ethereum Classic. Ty zrób osobiście, co uważasz. Jednak obserwując właśnie wykresy i przede wszystkim tą wartość w Satoshi różnych altcoinów, jakie mamy dzisiaj w portfelach. Oczywiście Ethereum Classic jest nowym coinem, którego jeszcze nie mieliśmy. Tak, zauważ, że jest to ponownie ten moment od wielu miesięcy, właściwie tutaj mieliśmy, to był grudzień 2017 i od tamtego czasu nie mieliśmy tak niskiej ceny w Bitcoinie, a wcześniej możemy szukać niższej ceny tak naprawdę dopiero w lutym 2017 roku. Więc moim zdaniem jest to dobra okazja. Przechodzimy do konkretów i patrzymy na dzisiaj na stricto na ruchy cenowe, więc mamy moim zdaniem bardzo dobry moment, żeby tą kryptowalutę kupić. Więc nie przedłużając, ok, wchodzę sobie na Binance. Ethereum Classic praktycznie kupisz na każdej giełdzie. No nie na każdej, ale na wielu, na dziesiątkach giełd. Jest naprawdę bardzo, bardzo popularna kryptowaluta. Więc wchodzimy na nasze konto. Oczywiście potrzebujemy do tego naszego magicznego kalkulatora, żeby sprawdzić, ile Ethereum Classic dzisiaj możemy kupić za nasze bitcoiny. Dzisiaj kupiliśmy za 20 zł tyle Satoshi i musimy to podzielić przez wartość w Satoshi za jednego Ethereum, ok? Więc 149 100 równa się 0,55719, ok? Powiedzmy, że do tego 5572, tutaj sobie zaokrąglimy. 5572. Ok, więc co robimy? Więc klikam tutaj. Ja kupię, mam 120 tysięcy Satoshi, więc kupię za to całą sumę. Jednak oczywiście do kalkulatora wpiszę konkretnie te 20 zł, jakie mamy, tak żeby mieć po prostu tutaj punkt odniesienia. Więc klikam kup. Jak widzicie, wszystko przeszło pomyślnie. Ok, więc teraz wracamy na nasz coin tracking i szybciutko wpisujemy nasze monety. Na początek standardowo 40 zł wirtualnych. Dodajemy transakcję i dodajemy nasze dzisiejsze coiny. Najpierw Bitcoin, czyli Bitcoin kupiony za 20 zł. Dodajemy transakcję i dzisiaj Ethereum Classic.
Mam nadzieję, że w następnych odcinkach uda mi się kupić jeszcze Ethereum Classic, tak, żeby mieć jednego Ethereum Classic, tak? Lubię jakoś pełne liczby. I to też jest jeden z powodów, dla których uważam, że Ethereum Classic ma tym większy sens. Za chwilę powiem dokładnie jeszcze, o co chodzi. OK, dodajemy transakcję. I o co mi w tym chodzi? Ponieważ zauważ, kiedy przychodzi boom i kiedy ceny kryptowalut zaczynają bardzo mocno rosnąć, pojawia się taki efekt psychologiczny, nie tylko taki efekt, że na rynek wchodzi bardzo dużo ludzi, jak mieliśmy tutaj sytuację w grudniu, ale też jest kolejny efekt, gdzie ludzie chcąc kupić kryptowaluty i są nowi, co ważne, nowi, ponieważ osoby, które są dłużej w świecie kryptowalut, dobrze wiedzą, że ilość, cena za sztukę, tak, nie jest to adekwatne do możliwości, do potencjalnych zysków, ok? Ponieważ oczywiście każdy coin ma różną ilość tych monet, więc na każdego coina patrzymy po prostu inaczej. Ale jest element psychologiczny właśnie zwłaszcza dla osób nowych, które dołączają się, że chcą jednak mieć tą kryptowalutę całą, ok? Dołączają cię, patrzą, kurczę, Bitcoin po powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy złotych za sztukę, no nie stać mnie, ile ja kupię tego za 1000 złotych, ok? Bitcoin Cash powiedzmy, nie wiem, być może wtedy będzie po 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, ja mam 1000 złotych, nawet kupię 0,1, 0,05, co mi z tego będzie? Ale zobaczę na Ethereum Classic, które będzie powiedzmy po 100 zł, po 200 zł, mogę sobie kupić 5 Ethereum Classic i ładuję te pieniądze w daną kryptowalutę, która jest po prostu tania. I tu nie bez powodu pokazałem Coinbase, ponieważ no na Coinbase nie dość, że już są miliony użytkowników, to cały czas rejestruje się bardzo, bardzo dużo nowych. Ethereum Classic jest jedną z niewielu jeszcze kryptowalut na tej platformie, więc dlatego też uważam, że Ethereum Classic ma ten dodatkowy taki potencjał. Widzicie, jest kilka rzeczy właściwie, które wpłynęły dzisiaj na moją decyzję, ale mam nadzieję, że widzisz gdzieś tutaj tą całość. OK? Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zainteresowanie na rynku. Jak widzimy, lub pewnie nie widzisz, bo właściwie tutaj zasłaniam, no ale ta linia tutaj jest cały czas prosta i pokazuje 5 na samym końcu. OK? Jednak sprawdźmy okres 5-letni i tutaj ciekawostka jest, ponieważ sobie już to wcześniej sprawdzałem, sprawdzam sobie to regularnie. Dzisiaj zainteresowanie jest na poziomie 4, czyli jest na poziomie z lutego 2017 roku. Ile ludzi dzisiaj więcej wie o kryptowalutach od tamtego czasu, czyli od już prawie 2 lat, jak myślisz? Bardzo dużo ludzi wie więcej, a pomimo tego nie są ci ludzie zainteresowani. Dlatego też uważam, kiedy przyjdzie następny boom, a moim zdaniem przyjdzie, na kryptowaluty, nie tylko przyjdą nowi ludzie, ale też obudzą się ci, którzy w tych 2 latach tutaj po prostu doszli, o tym już usłyszeli wcześniej. Ok, więc będzie to po prostu i tym bardziej jeszcze, że tak powiem, zmasowany atak na ceny kryptowalut. OK, mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ja osobiście jestem optymistą, jeżeli chodzi o kryptowaluty, dlatego też się nimi interesuję, dlatego też po prostu w nie inwestuję. OK, więc znowu patrząc na wykres, najgorszym momentem były te górki, żeby kupować, zwłaszcza ta górka w grudniu. Natomiast najlepszymi momentami oczywiście okazały się te wszystkie tutaj dołki. I dzisiaj co mamy? Mamy dołek. Czy dla ciebie to mówi, żeby kupować, czy nie? Nasza strategia oczywiście zakłada równomierne kupowanie regularnie co weekend, ok? Natomiast ty zrób jak uważasz. Ja mogę tylko podzielić się z tobą tym, że w obecnej chwili zaczynam troszkę bardziej akumulować moje ulubione kryptowaluty, ok? Czyli są pewne projekty, które bardziej mi się podobają i po prostu na których skupiam się mocniej, widzę, że fajnie pracują i po prostu buduję na nich solidniejszy fundament na nadchodzące, mam nadzieję, miesiące, ale nie wiem, czy się nie okaże, że poczekamy jeszcze trochę dłużej. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czekamy na BACT, czekamy na ETF-y. Czy to się wydarzy w najbliższych miesiącach? Tego nikt absolutnie nie wie. OK, więc lecimy dalej. Kolejną ciekawostką jest trudność wydobycia, ponieważ do tej pory trudność wydobycia cały czas dla nas rosła. Trudność wydobycia Bitcoina, bo o Bitcoinie mowa, ponieważ
jeżeli obserwujesz rynek krypto, to nawet tutaj możesz zobaczyć na wykresie, jak te inne wykresy małpują wykres Bitcoina. Mało który się różni. Może nie mało który, ale bardzo dużo kryptowalut, zwłaszcza tych głównych, tak bardzo mocno pokrywa się z wykresem Bitcoina, więc jakby śledzi jego trend. Ok, więc skupiamy się na Bitcoinie i to mamy wykres trudności wydobycia, czyli oczywiście ilości sprzętu na rynku, który tą kryptowalutę wydobywa. Jak wiecie, teraz jest to bardzo słabo opłacalne w większości kopalni. Wiele kopalni się pozamykało, część kopalni się zawiesiło swoimi działalnościami. Nie dlatego, że to są złe kopalnie, ale dlatego oczywiście, że tak zadecydował sprawiedliwy rynek. Właśnie to, co widzimy tutaj na wykresie, czyli przyszło dużo ludzi, którzy chcą wykopywać ciągle tą samą ilość Bitcoina, ponieważ zauważ, że co 10 minut jest wydobywana równa ilość 12,5 Bitcoina. No i tutaj te grosze są, tutaj te końcówki są za, to są to transaction fees dla kopalni, ok? Czyli za, są po prostu dodatkowe, że tak powiem, bonusy dla kopalni. Jednak ciągle tego Bitcoina jest taka sama ilość do wykopania. Koparek jest coraz więcej, więc tego się kopie po prostu coraz mniej. Ale od bardzo długiego czasu obserwowaliśmy ciągły wzrost i teraz mieliśmy całkiem fajny spadek 7,4 na 7,1 i projektowana trudność za 12 dni jest to znów minus 4%, czyli 6,9 tryliona, czyli doszliśmy do takiego, że tak powiem, wygląda to, że doszliśmy do sufitu przy tej cenie Bitcoina, doszliśmy do sufitu, gdzie jesteśmy na granicy opłacalności jakiejkolwiek kopania przez te wszystkie kopalnie Bitcoina. Ok? I teraz patrząc na perspektywę czasu i na perspektywę tego, co się wydarzyło w przeszłości, ceny kryptowalut śledzą trudność wydobycia. Ok? Więc skoro doszliśmy do sufitu, a cena idzie w tą stronę, więc no tak czy siak będzie musiało się jedno z drugim spotkać. Tylko pytanie, czy trudność będzie teraz tak zaniżana do ceny po prostu tak, żeby to było coraz bardziej opłacalne, czyli ludzie zaczną przyłączać swoje sprzęty na kopanie innych rzeczy? Zobaczymy. Ok? Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jednak to jest ciekawy bardzo moment. Moim zdaniem to jesteśmy w takim momencie, gdzie lada chwila właściwie coś może się wydarzyć dużego, czyli bardzo duży ruch w jedną lub w drugą stronę, albo cena, albo trudność wydobycia. Dobra, kolejna rzecz. Mike Novogratz, czyli miliarder, który, no, jeżeli obserwujecie rynek krypto znowu, bardzo często jego postać się przewija w różnych wiadomościach, jest to bardzo duży optymista kryptowalut. Jednak ja zakładam, że jeżeli miliarderzy się wypowiadają, to albo mają w kryptowalutach jakiś interes, albo mają bardzo dobrych doradców, albo prawdopodobnie jedno i drugie. Dlaczego? No ponieważ jeżeli masz miliardy dolarów, to po prostu na takich doradców ciebie stać i masz co najważniejsze informacje, nie te, które mamy na Cointelegraph czy na naszych polskich stronach informacyjnych na temat kryptowalut. Mają informacje z pierwszej ręki, tak? Tak jak to się mówi, są informacje dla mas i są informacje dla klas. Ok, do nas niestety informacje dla klas nie docierają i trzeba, jak to się mówi, z przymrużeniem oka spojrzeć na informacje, które czytamy w prasie i w mediach, ponieważ bardzo często są one po prostu fałszywe, tak jak było to w przypadku Tethera. No i Mike Novogratz, oczywiście jego jedno z przewidywań jest 10 tysięcy dolarów w 2018 roku, jednak tu jest informacja, to jest cytat, myślę, że quarter one lub quarter two, tak, czyli kwartał pierwszy lub drugi 2019 roku, jeżeli instytucje zaczną wchodzić, osiągniemy nowe szczyty. Ok, to jest to, o czym rozmawiamy my to właściwie tutaj, czekamy też na instytucje, jednak Mike Novogratz, mając te informacje gdzieś być może zaplecza, uważa, że to będzie jednak Q1 lub Q2, czyli styczeń, marzec, tak, styczeń, marzec lub ewentualnie kwiecień, czerwiec. Ja osobiście myślę, że będzie to max Q1, tak, ponieważ jak wiemy ETF, finalna data jest w lutym, więc to jedno wydarzenie może sprawić, że ceny kryptowalut pójdą wielokrotnie w górę. Pytanie dnia.
Skąd jesteś? Daj znać proszę w komentarzu, skąd jesteś, gdzie oglądasz to wideo. Jestem mega, mega, mega ciekaw. A jeżeli dotrwałeś do końca, dziękuję serdecznie za twoją uwagę. Zapraszam cię też na mojego bloga www.cryptostarter.pl, jeżeli chcesz poczytać więcej na temat kryptowalut i zarabiania w internecie. A póki co, trzymaj się cieplutko, pozdrawiam ciebie serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!